plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, to w tym momencie wydarzenie kultowe. Każdego roku w grudniu oczekujemy na wyniki. No i właśnie doczekaliśmy się tych wyników w dniu wczorajszym, więc dzisiaj chcę omówić te wyniki i przedstawię Wam, co oznaczają słowa, które wygrały oraz w ogóle jakie są to słowa, więc zaczynajmy. Top 3, zacznijmy sobie od tego. Pierwsze miejsce. Śpiulkolot. Śpiulkolot to pierwsze miejsce. Kompletnie nie znam tego słowa, ale lecimy drugie miejsce. Drugie miejsce to Nara. Nara jest mi już znane. No jak widzicie, dobrze to przeczytałem, ponieważ wiele osób, które nie zna tego słowa, czyta je jako naura. Naura. No i kompletnie nie mają pojęcia, o co w tym chodzi, więc to musi być w tym słowie odpowiedni akcent. Nara. No i miejsce trzecie. Twoja stara. To już klasyk, który pojawia się chyba w każdym roku. Więc zacznijmy od tego, co oznacza miejsce pierwsze. Śpiulkolot. Śpiulkolot. Teraz Wam przeczytam, jaka jest definicja podana właśnie przez wydawnictwo PWN, czyli organizatora plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Więc taka jest definicja. Śpiulkolot to żartobliwy wyraz oznaczający sen, czynność spania, samo udawanie się na spoczynek lub nawet łóżko, czy inne przyjemne miejsce do spędzania czasu podczas spania. No, nie mówi mi dużo to ta definicja. Z tego co wiem, słowo pochodzi z memów, gdzie stało się bardzo popularne. Ja nigdy się nie spotkałem z tym słowem. Śpiulkolot. Nie podoba mi się to słowo. Ale drugie słowo, to już jest już dużo lepsze. Jest to nara. Jest to słowo, którego używamy zamiast nara. Typowe nara. Nara to tu jest nara z tym akcentem. Słowo zostało wymyślone, myślę, że mogę powiedzieć wymyślone, przez Boxdela, czyli bardzo znanego włodarza. I tak to wygląda. Nara. Myślę, że słowo naprawdę dobrze brzmi i niejednokrotnie go używałem. Więc kolejne miejsce, trzecie, twoja stara. Jest to już klasyk. Myślę, że straciło już swoją funkcję zaatakowania kogoś, a bardziej jest już takie trochę śmieszne, trochę zabawne, tak bym to ocenił. Twoja stara oczywiście dla osób nieznających odnosi się do twojej mamy, więc ktoś tam pyta, kto tam jest w oddali, nie widzę dokładnie kto to jest, a jakiś kolega, który jest śmieszny, mówi twoja stara. No i na tym polega śmieszność tego słowa. Mi się już to słowo przejadło, jednak często jest używane właśnie przez tą młodszą młodzież i tak to wygląda. Ale co więcej, były również rozdane nagrody jury, jak to się mówi. No więc zostały przedstawione dwa wyróżnienia. Więc nagrodę jury dostało słowo mrozi. Mrozi to polski cringe. Czyli zamiast mówić ale cringe, można powiedzieć ale mrozi. I co to oznacza? Oznacza to po prostu reakcję na coś żenującego. Mrozi. No, szczerze to się nie spotkałem nigdy w życiu z tym słowem. Musiałem przeczytać, o co w tym chodzi. No i mi się wydaje, że angielski cringe dużo lepiej pasuje do wyrażania tego, co się czuje. No po prostu, no, mrozi. Mi się to nie podoba. Myślę, że nie ma nic złego w używaniu angielskich słów, jeżeli dobrze oddają to, co myślimy i dobrze werbalizują nasze myśli. Więc tak to wygląda. Ale jeszcze mam jedno słowo, które zostało wyróżnione przez jury. Nie mam pojęcia, czy to się jury. Jest to słowo odciszyć się. Oznacza ono odmutowanie się, czyli włączenie mikrofonu podczas zajęć online. Czyli wyciszyć się to wyłączenie mikrofonu, odciszyć się to włączenie mikrofonu. Tak wyglądają wyniki plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021. Więc napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Może macie jakieś lepsze słowo, które jest lepsze chociażby od śpiulkolota. No więc napiszcie, co o tym myślicie. Dzięki za ten odcinek. Cześć!